Cokolwiek zrobię, kochani, jak to mam w zwyczaju, chciałabyśmy skłonili głowy. Ja w cichej, krótkiej, osobistej modlitwie polecę się Bogu. Amen. Tak, kochani, dzisiejsze rozważanie jest zatytułowałem Szczególna obecność Boga, post. A więc tekst otwórzmy z Księgi Joela. Zaczniemy, później przejdziemy, prześledzimy, czym jest post naprawdę i co to oznacza dla nas, jaki jest wymiar tego postu, a wymiar jest bardzo szeroki. Jest naprawdę niesamowicie potrzebny, szczególnie właśnie dzisiaj. I ten tekst mówi, zobaczcie, to jest poselstwo, które tyczy nas dzisiaj. Każdego z nas. To nie jest poselstwo Joela tylko tam do tamtych ludzi. W jego czasie. Bo musimy to zrozumieć. Zobaczcie, ogłoście święty post. Zwołajcie zgromadzenie. Zbierzcie starszych wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana waszego Boga. I głośno wołajcie do Pana. Dlaczego? Dlaczego ci ludzie mają głośno wołać do Pana? Dlaczego mają święty post ogłaszać? Dlatego, że w 15 jest powiedziane. Ach, cóż to za dzień? Jaki to dzień? Bo bliski jest dzień Pana, a przychodzi jak zagłada wszechmocnego. Co to jest dzień Pana? Wiadomo, że chodzi o przyjście Chrystusa, prawda? Wielki, straszny dzień Pana, jakim jest przyjście Chrystusa. I post jest potrzebny do tego, żeby się zbliżyć, żeby nie ulec temu. Święty post, szczególna bliskość Boga jest nam potrzebna właśnie w tym czasie. Mamy ten czas dany teraz przez Boga, kochani, póki jeszcze jest w miarę spokojnie. Bo niedługo nie będzie spokojnie. Bardzo niedługo nie będzie spokojnie. Jeżeli teraz serc naszych nie przygotujemy przez właśnie ogłoszenie tego postu, indywidualnie ten post z Bogiem, ale też i ogłoszenie, żeby się naprawdę gorąco modlić do Boga, bo Pan przychodzi. No to kiedy się to stanie, nie będziemy przygotowani. To już mogę Wam powiedzieć. Po prostu jeżeli zlekceważymy to teraz, a teraz jest ten czas, Bóg jego daje i daje specjalne poselstwo. Wiem, może nam się wydawać, a co, po co ja mam ogłaszać święty post, po co mam to robić, przecież ze mną nie jest tak źle, prawda? No. Chodzę, daj dziesięcinę, chodzę na nabożeństwa, prawda, robię to, tamto. Tylko zapytam, czy z tego jesteś zbawiony? Czy z tego cię Bóg zbawia? Że chodzisz na nabożeństwo? Że dajesz dziesięcinę? Że robisz tamto, tamto? A może działasz charytatywnie? A może mówisz kazania? A może jeszcze się udzielasz gdzieś indziej? Może jesteś bardzo aktywny? Czy z tego cię zbawia Bóg? Nie. Bóg zbawia przez co? Przez kontakt z Nim, prawda? To, co wspominałem, kochani, jeszcze raz to powtórzę. Religia form, a religia więzi. Jest szalenie wielka różnica między tym i tym. Religia form jest zaprzeczeniem religii więzi. Bo tam, gdzie są formy, nie ma mowy na więzi, prawda? To jest jedno drugiemu przeczy. Tam, gdzie są więzi, to nie ma mowy o formach. No tak to działa. I my możemy też być sami w formie. Nawet nie wiedzieć o tym. Robić pewną formę. Nie mieć więzi należytej z Bogiem, prawdziwej więzi relacji, ale pewną formę nawiązać. Przychodzenia, robienia. Ja mogę rano codziennie czytać Słowo Boże. Ja mogę rano się modlić też codziennie. Ale ja mogę nie mieć więzi z Chrystusem. A czym to się objawia? Brakiem owoców w życiu. Ja nie daję owoców. A przecież Jezus powiedział, że to drzewo, które nie wydaje owoców, to co z nim będzie? Ja szczycie mówił też o tym, prawda? Dzisiaj czytaliśmy o tym. Będzie co? Siekiera już jest przyłożona. Ja szczycie mówił już to wtedy, że siekiera jest przyłożona. Nie po to, żeby straszyć ludzi, tylko żeby po prostu stwierdzić, że jeżeli nie przyjdziesz do mnie, Jezus mówi, jeżeli nie poddasz się zupełnie mi, jeżeli religia form nie stanie się religią więzi, to nie ujrzysz mnie. Choć bardzo może tego będziesz
Ale to też, wiecie, jeżeli nie mamy tej więzi z Jezusem, to aż tak nie pragniemy też Jego powrotu, Jego przyjścia. Wiecie, jak mnie buduje bardzo, kiedy ktoś mówi o tym. Ostatnio jedna z tych osób, które Bóg mi postawił na drodze, wiecie, które ja tak ciepło traktuję właśnie jak córkę duchową, ona powiedziała, że napisała mi na Facebooku, jak ona bardzo oczekuje Jezusa. Że jak ona się cieszy po prostu, że Jezus powróci. Jak ona tęskni. Wiecie, jakie to jest wspaniałe, jakie to jest rzadkie. Takie coś usłyszeć. Dlatego, że kto może powiedzieć ktoś, kto rzeczywiście ma tą więź. Jeżeli ja mam więź z kimś, jeżeli ja Jolę kocham i mam z nią więź, to co? To powoduje, że ja chcę z nią być, prawda? No to jest logiczne, no chyba, wiecie, komedia by była, albo tragikomedia, gdyby było odwrotnie, prawda? Ja cię tak bardzo kocham, że bądź jak najdalej ode mnie, prawda? No to była groteska, no. A ludzie nieraz się tak zachowują, wiecie? Nieraz chrześcijanie się tak zachowują, nieraz my możemy się tak zachowywać. Boże, ja cię tak kocham, możemy mówić to słowami, ale lepiej nie przychodź. Lepiej nie tego i wszystko będę robił, wiecie, żeby ten Jezus za szybko nie przyszedł. Ale kiedy masz to wiedzieć, dlatego ten post jest potrzebny, kochani, żeby Bóg nas mógł przygotować. Wiemy, że żyjemy w dniu jakim? W jakim dniu dzisiaj żyjemy? Co to za dzień? Dni, no może tak, czas, jaki to? Jaki to czas? No właśnie. A czym się charakteryzuje czas ostateczny? Czym? To, co się dzieje, prawda, przed nami. Czasy są bardzo dziwne, bardzo niebezpieczne, przerażające po prostu. Coraz więcej się słyszy różnych rzeczy takich negatywnych. Są takie rzeczy, że nawet trudno to uwierzyć nieraz, co się wyrabia. I my żyjemy w takim czasie. I dlatego, słuchajcie, jest to napisane. Ach, cóż to za dzień? Cóż to jest za dzień dziwny? Bo bliski jest dzień Pana, przychodzi jak zagłada wszechmocnego. Dlatego Bóg nam daje ten czas, jaki? Żebyśmy pościli. Tak jak jest to opisane, słuchajcie, w tym. Post szczególny, żeby właśnie być blisko Boga. Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych wszystkich do domu Pana i głośno wołajcie. Co to znaczy? To jest jeszcze raz o drugi rozdział o Joela. Jest to, co już wielokrotnie czytaliśmy. Od 10 wersetu. Drży przed nim ziemia, trzęsie się niebo. Słońce i księżyc są zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask. Mamy czasy ostateczne. I Pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak, wielki jest dzień Pana i pełen grozy. Któż go przetrwa? Słuchajcie, to jest pytanie do każdego z nas. Kto przetrwa ten dzień? Ten wielki dzień, cóż to za dzień? Pamiętacie, bliski dzień Pana przychodzi, czy zagłada na ziemię. Każdy będzie był wypróbowany, bo wiecie, zaraz sięgniemy do Apokalipsy, tam jest, każdy będzie wypróbowany. I teraz, któż przetrwa ten dzień? Jest pytanie. I później jest odpowiedź. Jeszcze teraz jest czas na co? Na nawrócenie się całym sercem do Boga. W poście, płaczu i narzekaniu. Powiem wam tak. Nikt nie jest tak święty, ani tak doskonały, żeby być jeszcze bardziej doskonałym i świętym, prawda? My wiemy. My mamy wzrastać w Bogu. Jeżeli nam się wydaje, że już jesteśmy tak święci i doskonali, no to jest problem wielki, poważny z nami. My mamy wzrastać. Dlatego, słuchajcie, w poście, płaczu i narzekaniu. Dlaczego nawróćcie do mnie całym swym sercem w poście, płaczu i narzekaniu? Dlaczego występują trzy elementy? Słuchajcie, dlaczego występują trzy elementy? Post, płacz i narzekanie. Umartwianie się inaczej, narzekanie. Pierwszy element jest związany z postem i to kazanie tego tyczy. Jest to szczególne przybliżenie się do Boga, żeby później zapłakać. Wiecie, ja przeżyłem to w Londynie. Kiedy Bóg mnie zbliżył do siebie, kiedy nastąpiło to pierwsze, czyli ten post, wiecie, zbliżenie do Boga, to powiem wam, że kiedy zapłakałem, ale kiedy zapłakałem? Kiedy Bóg mi dopiero pokazał, jaki ja jestem. Wiecie, jakim ja jestem grzesznikiem. Dopiero ja wtedy zapłakałem.
Dopóki Bóg nam tego nie pokaże, my nie zapłaczemy. Być uważa, że nie jest tak źle, co tam gada, wiesz. No i tak, nie jest źle ze mną. Wiecie, to jest, ale to jest bardzo ważne, co teraz mówię. I ja wtedy zapłakałem i ja zrozumiałem, Boże, jakim ja jestem grzesznikiem, ale Ty mnie kochasz. Ale Ty mnie kochasz. Dlatego płacz to jest pewnego rodzaju katarzys, wiecie? Że ja płaczę, czyli emocjonalnie przeżywam coś, prawda? Że to jest coś, Boże, ja zrozumiałem, jak ja Ciebie poniżałem. Po prostu moimi grzechami. Jak ja spowodowałem to, że robiłem rzeczy, nie zajmowałem te, a później tych osób nieraz nie było, do których nie okazałem należytej miłości na przykład. Innych spraw. I Bóg mi to pokazywał. I wiecie, ja płakałem na tym, Boże, a to już pewne rzeczy były nie do cofnięcia. I przychodzi czas na narzekanie. Co to jest narzekanie? Jeżeli masz narzekać cokolwiek i o czymkolwiek, otwórzmy treny Jeremiaszowe, za chwilę wrócimy do tego tekstu, treny Jeremiaszowe i tam jest o właśnie narzekaniu. Jedyne narzekanie, jakie jest właściwe, to posłuchajcie jakie. 39 od 37. Któż może powiedzieć, że trzeci rozdział od 37 wersetu. Któż może powiedzieć, że staje się coś, czego Pan nie nakazał? Czy z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno złe, jak i dobre? Na co może uskarża się człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy. Zauważcie, badajmy, zobaczcie, doświadczajmy i badajmy nasze drogi, nawróćmy się do Pana, znieśmy nasze ręce i nasze dłonie, nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiesiach. Na co może się uskarżać człowiek? Czy na ten problem, co jest na ziemi, że się łamie, wcześniej jest napisze, że się łamie, zaisty nieumyślnie o 33, umyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich. Gdy się depcze nogami wszystkich więźniów ziemi, gdy się łamie prawo człowieka przed obliczem Najwyższego, gdy się krzywdzi człowieka w spornej sprawie, czy Pan tego nie widzi? Jest to słowo powiedziane, że jeżeli masz się uskarżać, to nie uskarża się na to, tylko uskarża się na co? Na swoje grzechy. Boże, ja jestem grzesznikiem. Nie myśl, nie patrz na to, co do Ciebie nie należy. Nie chciej ingerować w to, co nie jest dla Ciebie przeznaczone. Takie rzeczy się dzieją i będą się jeszcze gorsze dziać na ziemi. Prawo jest łamane coraz bardziej człowieka, my wiemy. Po prostu nas się zabija wręcz w białych rękawiczkach. Truje się ludzi, chemią, wszystkim. Słuchajcie, rzeczy, czasy są dziwne, naprawdę dziwne i straszne, ale jest napisane, że jeżeli masz się uskarżać, to na co? Na swoje grzechy. A wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że kiedy ja się uskarżam na moje grzechy, kiedy wiem, że jestem grzeszny, potrzebuję Boga, to wtedy rzeczywiście jestem blisko Niego i wtedy On mnie wyprowadza z tego wszystkiego, prawda? Wtedy Bóg mnie wyciąga z tego wszystkiego. On mnie wyciąga przede wszystkim z największej niewoli, jaka jest. Jaka to jest niewola? Mojej grzesznej natury, dokładnie. To on mnie wyciąga dopiero z tej największej niewoli, jaka istnieje. Bo to nie jest niewola, że ktoś mnie do więzienia zamknie. Owszem, to też jest niewola. Ale największa niewola, słuchajcie, jest mojego serca. Jeżeli ktoś jest nawet w więzieniu, ale on jest oddany Bogu, to on jest wolny. Ten człowiek jest wolny. Mimo, że jest fizycznie zamknięty, jest jego ograniczone jest jego pole manewru i tak dalej, egzystowania, to on jest wolny. Ale może być człowiek na wolności i zniewolony. My możemy być we wspólnocie, może być w kościele i być zniewolonymi. Nawet nie wiedzieć o tym. Być zniewolonymi. W formach, w jakichś rzeczach. Natomiast Bóg mówi tutaj, jeżeli masz się uskarżać, to uskarżaj się na swoje grzechy i badaj swoje drogi, doświadczaj ich, czy i nawróć się do Boga. To jest czas, kochani, to jest to poselstwo dla nas. Nawrócić się do Boga i nie mówmy, że już w ogóle tego nie potrzebujemy. My potrzebujemy tego bardzo. Nawet może sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo. Dlatego Bóg woła do nas i mówi, kto przetrwa ten dzień? Właśnie ten, kto co zrobi? Nawróci się całym sercem do Boga. To jest pierwszy warunek. W poście, płaczu i narzekaniu. Czyli konkretnie, zobaczcie, tu jest wymieniony, w jaki sposób to ma być. To nie jest tak, że jak dowolnie. Niedowolnie. Zawsze, jeżeli jest prawdziwa skrucha, to co się zaczyna? Wiecie, w Jakuba, sięgnijmy do Jakuba, do 4 rozdziału listu Jakuba.
Tam jest napisane, wiecie, co to jest jeszcze ta skrucha, jak się charakteryzuje. Od 5 wersetu. 4 rozdział. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, którego dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzi o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Nie śmiech wasz się w żałość obróci, a radość przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Zobaczcie, biadajcie i smućcie się. Wiecie, jak to jest oddane? Uznajcie waszą nędzę. W Biblii Tysiąclecia jest to oddane. Uznajcie waszą nędzę przed Bogiem. Tak, my musimy sobie zdać sprawę, że jesteśmy nędznymi ludźmi przed Bogiem, ale tych nędzników Bóg kocha i chce zbawić. I mało tego, chce im dać życie wieczne, chce im dać wszystkie dobra, chce być ich tym, ale najpierw musimy uznać, ukorzyć się, zobaczcie, przed Bogiem, dlatego że jest powiedziane, że komu daje łaskę? Pokornym, prawda? Nie, nie pysznym. Pysznym się przeciwstawia. Kto to jest pyszny człowiek? Ten, kto uważa, że nie potrzebuje Boga w swoim życiu. To jest pyszny człowiek. Wiecie, to nie jest tylko ta pycha już ostateczna, że człowiek... I on wtedy sam się kieruje, sam decyduje, sam robi pod płaszczykiem nieraz, że to jest niby kierownictwo Boże. Czy doświadczamy Boga, czy rzeczywiście wiemy, że robimy właściwe decyzje, podejmujemy? Czy mamy to przekonanie? A Paweł napisał, że jeżeli robimy coś bez przekonania, to grzeszymy. A Bóg rzeczywiście, bowiem, daje przekonanie, bo jak On kieruje, ja doświadczam tego, że nie, jak sam chcę coś zrobić, to też Bóg mi to pokazuje, ale jak On mnie kieruje, to Bóg uczy mnie tego właśnie, że wtedy mi daje przekonanie do czegoś, wiecie? Że mam to przekonanie, ale to nie przekonanie jest pychy moje, że ja chcę to robić, bo to są moje, wiecie, pragnienia, jakieś tam emocje, tylko ja to poddaję Bogu najpierw i szukam Jego woli, szukam, opytam się o Jego wolę i wtedy ją dostaję. I wtedy Bóg daje mi to przekonanie, że na przykład właśnie masz zrobić to, a nie tamto. I za każdym razem to jest, wiecie? Ja mówiłem wam, nie wiem, czy tu mówiłem, to kazanie idzie nowe, ale mówiłem to kazanie w innym tym. Boże, już nie pamiętam, czy tu mówiłem to. No, ale w każdym razie... I mówiłem w innym właśnie, a to nowe mnie tyczy, wiecie. To jest cudowne. Wiecie, że Bóg tak to robi, że mnie to tyczy nowe i coraz bardziej nowe. Zmienia się w moim życiu i kto wie, że jeszcze mocniej się zmieni. Bo idzie nowe. I w naszym życiu Bóg chce to samo. Żeby szło rzeczywiście nowe. Cały czas szło nowe. Nie wiem, czy do końca rozumiecie mnie, ale rzeczywiście szło nowe. Nie stare. Nie to, co jest. Nie te szufladki, które już wszystkie znamy, wszystkie mamy, wiemy, gdzie one są. Nie. Bóg chce nas wziąć na falę taką, że nie będziemy już tych szufladek. Będziemy mieć zupełnie inne szufladki. Nie będziemy wiedzieć, co tam jest. A te już nasze są powkładane. My bardzo dobrze wiemy. My wszystko kontrolujemy. Ale Bóg nie chce tego, żebyśmy wszystko kontrolowali. Bo Bóg chce kontrolować. Najważniejsze, że my Mu ufamy i Jemu ufamy i On nas prowadzi. To jest szalenie ważne. A więc zobaczcie, przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu. Poddanie całkowicie serca w poście, płaczu i narzekaniu oznacza właśnie to, że szatan wtedy ucieknie od nas. Wtedy on odejdzie od nas, bo on nie będzie miał szans. On będzie się starał, chodził jak lew ryczący, ale on nie będzie miał nic do nas. Dlatego, że oddaliśmy zupełnie serca. Oczywiście to nie jest jednorazowy akt, żeby ktoś sobie nie pomyślał, prawda? Już jest wszystko załatwione. Nie. To co jakiś czas trzeba powtórzyć, ale ten główny musi być. To pierwsze dotknięcie, takie jakie miałem w Londynie. Kiedy dotknął mnie Bóg, kiedy płakałem rzewnie. Wiecie, ja płakałem rzewnie. Ja tam dniami płakałem, może nie cały dzień, wiadomo, bo to przecież ja musiałem pracować, inne rzeczy robić. Ale wieczorami ja płakałem. Po prostu łzy mi leciały, wiecie, rzewnie mi leciały. To było takie autentyczne, to było takie dogłębne, to było coś niesamowitego. I Bóg mi wtedy powiedział, wracaj i mów o tym. I że jeżeli ludzie tego nie przeżyją, oczywiście indywidualnie każdego Bóg prowadzi, to jest oczywiste, to nie będą zbawieni. Bóg mi to bardzo wyraźnie powiedział.
Nie dlatego, że wiecie, że Bóg jest takim sędzią złym i chce zabić każdego. Tylko, że jak nie poddasz serce w poście, płaczu i narzekaniu, no to twoje serce jest nieczułe wtedy. Ono jest dalej, ono jest z kamienia. Choć ci się może wydawać, że jest miękkie. Bo Bóg, kiedy nam przekształca serce, to daje nam jakie? Mięsiste wtedy, prawda? No właśnie, ale kiedy On nam da może mięsiste? Co, na siłę nam je włoży? On daje umysł elastyczny, daje umysł kochający, prawda? Co to znaczy kochać? Co to znaczy, wiecie, kochać drugą osobę? Kochać, ja nie mówię już o najbliższej, ja mówię ludzi w ogóle ludzi. Biadajcie, smućcie się. Zobaczcie, szatan wtedy odejdzie, ale tylko wtedy, kiedy rzeczywiście będzie całkowite poddanie się Bogu. Wtedy on odejdzie. Dopóki tego nie ma, myślicie, że on opuszcza tylko dlatego, że kiedyś ktoś wziął chrzest, ślub z Bogiem? Myślicie, że on odejdzie i już powie, papa, to już, ja już nie podchodzę, bo nie ma ten. To się bardzo mylicie. On wtedy jeszcze szczególnie uderza. Jeszcze szczególnie uderza. On, pamiętajcie, on nie rezygnuje nigdy. On nigdy nie rezygnuje. Nie ma takiej opcji. Tak jak Bóg nas kocha i chce nas zbawić i też nie rezygnuje, to pamiętajcie, że przeciwnik też nigdy nie rezygnuje. On będzie wszystko zawsze robił, żeby zniszczyć. On jest bardzo gorliwy w tym. To jest jego główny cel życia. Czy my to rozumiemy? Gdzie my jesteśmy, a gdzie on? Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Zbliżcie się do Boga. Zobaczcie, ucieknie szatan, poddajcie się Bogu, zbliżycie się do Boga. To, co powiedziałem, szczególna obecność Boga, szczególna bliskość Boga, właśnie przez to. Biadajcie i smućcie się i płaczcie, niech śmiech wasz się w żałość obróci, a radość przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Zawsze przed wywyższeniem co jest? Poniżenie. Jezus nam to wyraźnie pokazał swoim życiem, prawda? On jest wzorem. Pokazał nam, pokazał. Więc nie myślmy, że jesteśmy lepsi. W naszym życiu też to będzie. Tylko pytanie, jeżeli się nie poddacie Bogu, jeżeli w poście, płaczu i narzekaniu, to wtedy co? Nie będziecie przygotowani na poniżenie. Ego. Nie będziecie przygotowani na to, że ludzie będą mogli was opluć, wyszydzić, nienawidzieć, prawda? Chcąc rozerwać. Nie będziecie na to przygotowani. I wtedy ulegniecie tym ludziom. Bo będziecie, nie będziecie chcieli tego znosić. Wyszydzenia, oplucia, to co Jezusa spotkało. To co Jezusa spotkało. Ja nie mówię, że idealnie każdy musi to przejść, ale każdy doświadczenia swoje przejdzie, to na pewno. Nie ma człowieka, który by nie przeszedł, słuchajcie, doświadczeń, prawda? Nie był wypławiony. Godzina próby nadchodzi na każdego mieszkańca ziemi. Dlatego biadajcie i smućcie się i płaczcie, niech śmiech się w żałość obróci, a radość przygnębienie. Dlaczego ma być śmiech, radość, przygnębienie? Słuchajcie, dlaczego Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, że wy będziecie się smucić? Za chwilę sięgniemy do tego. Tam powiedział następny fragment jakby, biadajcie, smućcie się, płaczcie. Dlaczego? Dlatego, że musimy się zbliżyć do Boga. Ale z drugiej strony Bóg nam daje radość swoją, pokój w sercu. To nie jest tak, że tego nie ma, ale to musi być, żebyśmy zrozumieli, kim jesteśmy, żeby mógł nas zacząć oczyszczać i żebyśmy byli pewni, że jesteśmy naprawdę przygotowani na przyjście Jezusa. Że to nie jest tylko nam się wydaje, że jesteśmy. Bo później nie będzie czasu na zmianę. Później przyjdzie potężny huragan i co się będzie działo? Plewy zostaną odwiane. Już ich nie ma. No przecież tacy byli chojracy, tak byli przy Bogu i tak dalej, a przychodzi doświadczenie i wszystkie plewy lecą. Wystarczy wiatr. Ale skała się nie rusza, prawda? Ziarno dojrzałe się nie rusza. Dmuchniesz, ono leży. Właśnie to jest to. Ono się nie boi doświadczeń. Dlatego jest tu właśnie to napisane, że uznajcie waszą nędzę. Waszą nędzę, ale po co? Podobny fragment jest, otwórzmy najpierw może to próbę, pokażę ten fragment, jest to w objawieniu. Jest to objawienie, otwórzcie kochani. To jest 9, 10, jakoś tak. Yy.
Właśnie szukam. Tak, trzeci rozdział. 10 werset. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, czyli zobaczcie, poddanie serca i wytrwanie w tym, ale najpierw musi być poddanie tego serca. Przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Aby szatan ci nie strącił tej korony, aby nie, doświadczenia nie spowodowały, że zabiorą ci tą koronę i nie będzie szansy na zbawienie twoje. I rychło przyjdę. A w innym fragmencie jest i oto idę rychło. Już idę. Idę rychło. Na kogo przyjdzie? Na wszystkich mieszkańców próba, prawda? Czy tu jest napisane, że ktoś będzie zwolniony z tego? Nie widzę tego fragmentu. Nie widzę takich słów. Natomiast jest napisane, że na każdego mieszkańca ziemi. Na wszystkich mieszkańców. Mieszkańców ziemi. Więc ta próba będzie właśnie taka. Dlatego Jezus, otwórzcie Ewangelii Jana, 16 rozdział, również co zaznaczył? Ewangelia Jana, 16 rozdział. Tam jest ciekawy fragment właśnie o kobiecie rodzącej, od 20 po 22 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wypłakać i narzekać będziecie, czyli jest płacz, jest narzekanie, posterz, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce, gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Kiedy już ujrzymy Jezusa, wtedy będzie zbawienie. Będzie oznaczało, że nikt nam nie odbierze tej radości. Ale póki co, co jest napisane? Dlaczego mamy biadać? Dlaczego mamy biadać, wiesz, walczyć o ludzi, modlić się, prawda, bo ludzie giną. Ten świat schodzi coraz bardziej do przepaści. Chrystus przychodzi już niebawem. Nie ma czasu już na zabawy. Nie ma czasu na zabawy w Kościół. Nie ma czasu na zabawy wspólnoty. Tylko po prostu trzeba rzeczywiście otworzyć. Trzeba rzeczywiście iść, trzeba rzeczywiście głosić tę Ewangelię. Wiecie, apostołowie, autorka Ellen White pisała, że apostołowie mieli taką potrzebę, jak ich Bóg nawrócił, iść i mówić ludziom o Chrystusie, wiecie, żeby im powiedzieć, że jakiego znaleźli, że tu jest zbawienie, tu jest ratunek, że to się stanie, prawda? A co się stanie? Co się stało, kiedy mieszkańcy Niniwy, otwórzmy Jonasza, następną księgę. Jonasza, mali prorokowie. I w owym Jonaszu jest ciekawy fragment. Już kochani zobaczy. Tak, o trzeci rozdział. Słowo Pana tej treści. Powtórnie przyszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuje. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na trzy dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia. I wołał tak. Jeszcze 40 dni pozostanie do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swego tronu, zdjął swój płaszcz i obrył się we włosienice, usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosienice zarówno ludzi, jak i bydło. Niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swego gniewu i nie zginiemy.
A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Słuchajcie, co się stało, że Niniwijczycy przyjęli to? Było im ogłoszone co? Konkretne poselstwo. I też mogli zlekceważyć, prawda? Mogli. Mogli powiedzieć, że co on tam gada, głupoty, nie, przepędzić go. A on, słuchajcie, przez 3 dni się idzie, a on w ciągu 1 dnia przeszedł to miasto. Zobaczcie, jak szybko. I wołał, z całej siły wołał, słuchajcie, ktoś by powiedział, co to za poselstwo, gdzie, ja się wstydzę, może ja nie pójdę, prawda? To Bóg pokieruje, ma pokierować kiedy i co mamy mówić ludziom, wiecie, bo to nie to, że ja wylecę i teraz będę wołał, krzyczał do wszystkich. No nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby ludzi ostrzec, a przede wszystkim my jesteśmy najpierw ostrzeżeni, żebyśmy mieli świadomość, poddamy się Bogu całkowicie, wtedy również pójdziemy do tych ludzi, bo ci ludzie giną, kochani. Ci ludzie giną. My możemy ginąć też. Nawet nie wiedząc o tym. Dlatego wtedy Niniwy, zobaczcie, jakie niesamowite ukorzenie się tego króla, prawda? Że nawet zwierzęta. Jakie to jest, jak szybko oni przyjęli to. To jest przykład, że nie możemy nigdy zakładać, że jeżeli pójdziemy i powiemy, że ci na pewno nie przyjmą, a ci przyjmą, prawda? Takie założenia to są typowo ludzkie spekulacje myślowe. My nie mamy pojęcia, kto przyjmie, a kto nie przyjmie. Ja już pomijam to, co Jonasz później, że on tam miał jakieś dziwne swoje myśli, prawda, od tego, że oni się za szybko nawrócili i tak dalej. Wiecie, już pomijam to. Ale chodzi mi o to, że pokuta Niniwijczyków była zdecydowana. Oni w poście, płaczu i narzekaniu oblekli te włosienice. Co prawda tu nie ma tych słów użytych, ale oni to zrobili. Oni zaczęli pościć, oni zaczęli, czyli to jest szczególne zbliżenie, jakby uznanie, prawda, winy. Ukorzenie się, zbliżenie się. O, i co jest napisane? Odrzućcie, nie wszyscy odrzucą, co? I nie żarliwie wołaj do Boga, niech każdy zwróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. My powiemy, no dobra, to wiesz, poganie to mieli z czego przepraszać Boga, prawda? No ale my to, my jesteśmy przykładni ludzie, nie? My nie mamy, naprawdę? My nie mamy z czego? My wszyscy mamy, kochani, wszyscy mamy grzeszną naturę i wszyscy mamy z czego przepraszać Boga i wszyscy mamy i wszyscy potrzebujemy tego przyjścia do Boga. Możemy te słowa, które teraz, jak miecze posieczne, ja teraz mówię, jako poselstwo do was, można to zlekceważyć. Ja wiem, każdy z nas musi to dojrzeć do tego. Może to zlekceważyć, może to pójdzie i dotrzeć do niego, albo może pomyśleć, a minie, prawda, nie jest źle, no. Jest dobrze na dworze, nic się nie dzieje. Centaurowe grab nie spada na głowy nam, prawda, więc no, jest spokój. Naprawdę spokój. Pamiętajcie, że szatan pańczynę swoją zaplata coraz mocniej. Nad ziemią, nad mieszkańcami. Coraz silniej. On, jeszcze raz, on nie popuści. On nie popuści. I dlatego tym bardziej potrzeba nam tego ukorzenia się przed Bogiem. Tego postu najpierw, postu. Zacząć pościć. Pomyślcie o tym. Zacząć pościć, żeby się zbliżyć do Boga. Żeby można było co? Żeby ludzie przyjęli słowo, oni się ukorzą, ale najpierw ja mam się ukorzyć. Ja mam tego doświadczyć. Dlatego jak Estera, otwórzmy jeszcze inną księgę. Estery. Tam również jest post. Wiecie, niesamowite jest to, że księga, Biblia podaje o tym poście sporo i w różnej konstelacji. Jest teraz co? 4 rozdział, od 1 wersetu po 3. A gdy Mordochaj dowiedział się o wszystkim, co się stało, o czym? No, że Żydzi wszyscy mają być wytępieni, prawda? Rozdarł swoje szaty, odział się w wór i posypał popiołem, poszedł do śródmieścia i wszczął donośny, a głośny krzyk. Tak przeszedł przez bramę królewską, gdyż nie wolno było wejść do bramy królewskiej odzianemu w wór. A we wszystkich prowincjach, gdzie tylko dotarł rozkaz królewski, jego zarządzenie, nastała u Żydów wielka żałoba i z postem, i płaczem, i biadaniem mamy znów ten sam element. Post, płacz i biadanie, wór i popiół był posłaniem dla wielu. I co dalej? 13 werset, od 13.
przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź: nie wyobrażaj sobie, że ty, jedna spośród wszystkich Żydów, ocalejesz, dlatego że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. Lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź: idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, i poście za mnie przez 3 doby, nocy i dniem, i nie jedzcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Wtedy Mordochaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera. Mamy pierwszy post Żydów, którzy zaczęli pościć, prawda? W poście, płaczu i narzekaniu, biadoleniu. Dlaczego? Że było im groziło co? Wyginięcie. Czy zapytam was teraz, czy nam nie grozi zginięcie teraz, jak Chrystus powraca w chwale? Czy żyjemy w innym czasie? Podobnie. Tylko, że tam chodziło tylko o naród. A tu chodzi o wszystkich ludzi. Czas się zbliża przyjścia Pana. Ja wiem, wielu nie wierzy w to. Wielu powie, szatan już tak zrobił, że wielu przepowiadało przyjście Jezusa wbrew Biblii, prawda? Gdzie jest nie napisane, ale wiele osób to robiło, różne ruchy denominacyjne i tak dalej, wyznania. I powodowało to tylko tyle, że ludzie się utwardzali, prawda? Uniewrażliwiali na to. I w końcu doszło do nich, no tak. Gadają ci tego i tak Jezus nie przychodzi. To jest bzdura. Prawda? No. A Jezus nagle naprawdę przyjdzie. To tak jak, wiecie, kiedyś film amerykański był taki katastroficzny o potężnej tamie. Kiedyś oglądałem go, już dawno temu. I przypomniało mi się, i ta tama była i zaczęła pękać. I ten, który tam był, dozorował, to ten policjant, wiecie, ten jeden z głównych bohaterów, zaczął jeździć i ludzi ostrzegać, którzy na dole mieszkali w domach, niżej tej tamy. Szybko zbierajcie się, bo tama pęka. A większość z nich popatrzyła na niego i tak, coś tam, dobra człowieku, okej, no dobrze, że powiedział. I nie zrobiła. I co się stało? Bo tama poszła. Rozwaliła się i zalało, zmiotło tych ludzi po prostu, bo wiecie, taka ilość wody to zmiata po prostu wszystko. Domy, ludzi i wszystko inne. Więc zobaczcie, właśnie to jest to. Bo jeśli ty, zobaczcie, to jest ten pierwszy post. Drugi natomiast co? Mordochaj przekazał to Esterze. Nie wyobrażaj sobie, że ty się uchowasz, prawda? Nie wyobrażaj sobie, bracie, siostro, że możesz się uchować w tym czasie. Gdzieś sobie tam przykucniesz i się uchowasz, bo jesteś cichutki, la 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 i nic nie będzie. Nie. Tak nie będzie. dlatego, że co? Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, to jest skierowane do nas, kochani. Jeśli my będziemy milczeć o tym, ja nie mówię, że mamy sami iść wołać, tylko z Bogiem to mamy robić wszystko. Najpierw mu poddać właśnie serce, żeby wiedzieć, gdzie mamy iść i gdzie mówić o tym. To co się stanie? Ocalenie przyjdzie na tych ludzi. Bóg kogo innego pośle, nie ma problemu. Ale co się stanie z nami wtedy? Zginiemy. Po prostu jest odpowiedzialny wręcz. Zginiesz. Po prostu ty i wszyscy zginą. I taki będzie efekt. Więc co ona zrobiła? Post. 3 dni bez jedzenia, bez picia. Totalny post. Z gorącą modlitwą do Boga. Powiedziała, że wbrew rozkazowi pójdzie. Jeżeli ma zginąć, to zginie. Co to oznaczało? Poddała się całkowicie Bogu. Słuchajcie, swoje serce poddała całkowicie Bogu, bo jeżeli była gotowa umrzeć, no to wybaczcie. To tylko ten, kto podda się całkowicie Bogu, jest gotowy umrzeć dla Jezusa. Ten, kto to zrobi połowicznie, nawet nie ma o tym mowy. On będzie chciał zachować swoje życie, a i tak je straci, bo Jezus powiedział o tym wyraźnie. I tak stracisz życie, choć będziesz bardzo chciał zachować. Ale jak stracisz dla mnie, to co? Zyskasz je. To wtedy będziesz miał wieczne życie. Więc 3 dni był post, więc post konkretny, który powodował, że co? Bóg, ramię Boga się ruszyło. Modlitwa sama już powoduje, ramię Boga się rusza, a modlitwa z postem jeszcze mocniej. Że Bóg zaczyna działać. Ramię Boże zaczyna się podnosić. Dlatego jest nam potrzebne. A my żyjemy w takim samym czasie. Przed nami zagłada, przed nami próba, która przyjdzie. Słuchaj, straszny dzień Pana.
O tym czytaliśmy, prawda? W Joelu jest napisane wyraźnie. Straszny dzień pełen grozy, wielki. Któż go przetrwa? Pamiętacie to pytanie? Któż go przetrwa? Nie myśl, że przetrwasz tak jak Estera może myślała, że przykucnie w Pałacu Królewskim i będzie ochroniona. Nie będzie i nie byłaby ochroniona. Więc dlatego Mordechaj powiedział, nie wyobrażaj sobie, że ty możesz jedna nie głosić. Że tobie się może wydać także i ty będziesz ocalona. Nie, ty zginiesz. Więc idź. I zobaczcie, co się stało. Jaka zmiana u Estery. Oddała się całkowicie Bogu, zaufała Bogu i co zrobiła? Powiedziała, dobra, pościcie, nie? Za mnie, a ja idę. Po prostu jak mam zginąć, to zginę. Ona się poddała całkowicie Bogu. I to było cudowne. Dlatego mogła powiedzieć te słowa, mogła zrobić to i co? I ocalenie przyszło, prawda? Bóg konkretnie odpowiedział na tą modlitwę. To jest post tego typu. To jest post zbliżenia się. To jest, kiedy my żyjemy w czasach końcowych i teraz nie możemy milczeć. Ale często milczymy, dlatego żeśmy serca całkowicie Bogu nie poddali. I Bóg nami nie kieruje, bo gdyby tak było, to by w nas to, wiecie, pałało. Że my mamy iść ratować tych ludzi. Oczywiście nie na siłę, mówię jeszcze raz, nie sami. Nie sami. Tylko z Bogiem, bo sami to gorsze rzeczy zrobimy tylko. Jeszcze gorsze ten, bo to nie nasze dzieło, to jest tylko Boga. Bóg przez nas chce ratować, a nie my mamy ratować ludzi dla Boga, tylko Bóg przez nas chce ratować. Powtórzę jeszcze raz te słowa. A więc ocalenie przyjdzie, bo Bóg nie ma problemu, on powoła kogo innego. Kamienie wołać będą, prawda? Pamiętacie, Jan Chrzciciel powiedział? Kamienie wołać będą. Ja pobudzę drzewa wołać będą. Żaden problem, bo czas jest taki, naprawdę Chrystus wraca. Nie wiem jak wy, ale ja to coraz mocniej czuję. Mam świadomość tego i ta świadomość powoduje, że chcę się tą miłością Bożą dzielić z ludźmi. Chcę po prostu, żeby jak najwięcej mogło poznać Boga. Przez więź, przez tak. Nie przez straszenie tym dniem, tu nie chodzi o to, że będę krzyczał teraz i będę straszył ludzi. Tylko przez więź, ale powiedzeniem, że tak, ten czas przychodzi. Ludzie sami widzą, co się dzieje, prawda, na ziemi. Widzą, co się dzieje na ziemi, jakie zamieszanie jest. Wojny, tu, emigranci, tu coś tam, tam, różne rzeczy się dzieją, no. Coraz bardziej niepewne, prawda, jutro. Masz pracę, a za chwilę możesz jej nie mieć. Masz pełno kredytów i co? I nagle jesteś niewolnikiem, wasalem banku, bo bank ci nie popuści. To jest tylko przykład. Masz, na czym możesz teraz się opierać? Na pracy? Na czym? Na czym? Na kim? Oprócz Boga. Jeżeli nie opierasz się na Bogu, to powiedz mi, na czym albo na kim możesz się opierać? Na człowieku? No to powodzenia życzę. Przekleństwo jest opieranie się na człowieku, poleganie na człowieku. To jest przekleństwo. Biblia mówi wyraźnie w 17 rozdziale Jeremiasza, księgi. A więc dzisiaj jest dzień pojednania. Musimy to wiedzieć. A w tym dniu co się działo? Był post. W dniu pojednania był post. Jaki post? To, że się ludzie ukarzali, badali swoje serca. Dlatego, że wiedzieli, że jeżeli tego nie zrobią, zginą. I teraz mamy to samo. Ale czy my to rozumiemy? Że mamy to samo. Mamy właśnie mieć post. Post, który powoduje zbliżenie się do Boga. Nie rozwiązanie problemów. Tak jak i modlitwa. Nie rozwiązanie naszych problemów. To jest wołanie się, bo Bóg chce nas uzdrowić. Chce nas przekształcić. On chce dać coś niesamowitego. Otwórzmy na Księgę Liczb, 4 rozdział, 4 Mojżeszowa, Księga Liczb, 29:7. To jest napisane o dniu pojednania, 7 werset. W 9 zaś dniu tego 7 miesiąca będziecie mieli uroczysty ogłoszone święto i będziecie pościć. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Wasza praca to jest badanie własnego serca.
To, co w trenach było napisane, prawda? Badajmy i doświadczajmy. Jest to czas obecny, kochani. Jeżeli zlekceważymy ten czas, nie będziemy mieć drugiego. Bóg nie da drugiego nam. Jeżeli nie zlekceważymy ten czas na badanie swojego serca, analizowanie, czy jestem przy Bogu, czy rzeczywiście i poszczenie, powinniśmy często pościć. Tak, często pościć. Bóg odpowiednio prowadzi. Najpierw to może być po jednym dniu, później może być więcej. Bóg was pokieruje, ale post, płacz i narzekanie. Post, płacz i narzekanie. Ja wiem, że to się wydaje teraz dziwnym. Jak? No co mam tak od siebie nagle zacząć? Pewnie. My nie zaczniemy płakać sami z siebie. Nie myślmy o tym. Jak Bóg nam nie dotknie naszego serca, nie pokaże nam, kim jesteśmy, to nie będziemy płakać. Nie będziemy płakać, nie będziemy narzekać na nasze grzechy, bo będą nam się wydawać, nam się będzie wydawać, że nasza natura nie jest taka zła. A my mamy bardzo poważny problem. Każdy z nas natura. Ale świat mówi, że przecież nie jest źle, tyle ludzi dobrych chodzi po ziemi. A Jezus powiedział, ty mnie dobrym nazywasz? Jeden jest tylko dobry, prawda? Kto? Bóg. No ale tyle ludzi chodzi na ziemi dobrych. Może się Jezus pomylił po prostu. No. Mówiąc te słowa. To jest właśnie to. Nie ma czegoś takiego, więc wyraźnie jest napisane, będziecie pościć i nie będziecie wykonywać żadnej pracy. To jest ogień pojednania. Będziecie pościć i nie wykonywać żadnej pracy. Nie oznacza to, że mamy przestać pracować. Wiadomo, że to nie jest jeden dzień, prawda? Tam był jeden dzień. Jeden dzień czy kilka dni. A tu jest kilka lat, czy kilkanaście lat, czy kilkadziesiąt lat, prawda? Więc to jest zupełnie co innego. Ale jeżeli chodzi o czas. Ale jeżeli chodzi o badanie serca, to jest to samo. My gorąco potrzebujemy badania serca, bo jesteśmy przy przeciągu, przy przyjściu Chrystusa. I pamiętajmy, to jest poselstwo teraz na ten czas. Teraz dla nas. Nie zlekceważmy tego. Nie pomińmy to. Tylko przyjdźmy do domu, padnijmy na kolana i módlmy się do Boga. Boże, dotknij mnie. Dotknij mnie. Ja chcę być blisko Ciebie. Oczyść mnie. A może mi się wydaje, że jestem tak blisko Ciebie. Boże, ja chcę być naprawdę blisko Ciebie. Jeżeli jest to pragnienie, to tak będzie. Jeżeli nie będzie pragnienia, nie będzie. Tylko nasyceni będą ci, którzy mają pragnienie. Ci, którzy nie mają pragnienia, nie będą nasyceni. I będą bardzo zdziwieni, że nie będą zbawieni. A przecież tyle wspaniałych rzeczy robili. Nawet demony wyganiali, cuda robili. Robili. A Jezus im powie, idźcie precz ode mnie, bo was nie znam. Nie pełniliście woli Ojca, który jest w niebie. A Ojciec, Jego wolę, żeby pełnić, to trzeba serce mieć całkowicie poddane mu, żeby On mną kierował. Wtedy tak. Wtedy ja będę pełnił wolę Ojca. Będę szukał tej woli. Zgadza się. To jest napisane w Izajaszu. Otwórzmy 55 rozdział. Jest to znane fragmenty, ale jeszcze otwórzmy. Dzisiaj trochę tych tekstów będzie, wiecie, bo chcę nałonać i to będą krótsze, niektóre dłuższe, ale Izajasza, 55. I teraz słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Od 6 wersetu, 6-7. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. A w Biblii Tysiąclecia sprzed tłumaczenia szukajcie Jahwe, gdy się pozwala znaleźć. Jeszcze się pozwala. Dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Bo już niedługo będzie daleko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do Boga naszego, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Tak, kochani, musimy przyjść, by realizować, Boże, a może ja jestem tym bezbożnym? Może ja nie mam tego kontaktu z Tobą należytego, tej więzi? Jestem bez Ciebie, bez Boga. Bezbożny to jest ten, który nie ma kontaktu z Bogiem. To jest religia form. To jest bezbożny. Bezbożny to i ten, który jest na ziemi, wiadomo, ten, który morduje i tak dalej, to jest to oczywiste. Ale to jest też ten, który przychodzi elegancko, możemy przychodzić i robić różne rzeczy. Super być przykładnym obywatelem tu, tam, a być bezbożnym. I wielu jest takich dzisiaj. Bo religia form przeważa w chrześcijaństwie. Dlatego chrześcijaństwo nie ma mocy. Nie ma mocy Bożej. Religia form, nie religia więzi. Religia form. Dlatego szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Dopóki jeszcze jest czas. Dopóki pozwala się znaleźć.
Biblia Tysiąclecia podaje. Dopóki jeszcze ten czas jest, czas łaski, o którym mówimy, prawda? Czas łaski, bo póki jeszcze mamy go. Ale Pan przychodzi w chwale i niedługo ten czas się zakończy. Bo Bóg, nawet Bóg, ma kres swojej łaski i cierpliwości, prawda? Nawet Bóg ma kres swojej cierpliwości. On ma bardzo wielką, ale nawet i on ma pewien kres nachodzi. Więc ten kres już przychodzi, my o tym wiemy. Słowo Boże mówi wyraźnie. Czy wykorzystamy odpowiednio ten czas? Czy odpowiednio? Otwórzmy drugą kronik, 7 rozdział. Druga kronik, 7 rozdział. Druga kronik, 7 rozdział. Od 14 wersetu i 14-15 werset. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza. I odwrócę się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Kto się ma ukorzyć? Ludzie z zewnątrz? Mój lud, który jest nazwany moim imieniem. Ciekawe. No, ktoś powie, no tak, bo to w kronik jest napisane, no to pewnie chodzi o tamte czasy. Naprawdę? I to na tamte czasy też to chodziło. Ale czy tylko? Ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg. Co to są złe drogi? Odwróceni się od swoich złych dróg. To, że bez Boga jak jesteśmy, kierujemy się sami. Prawda? I idziemy złymi drogami. Bo my sami jesteśmy ślepcami. Salomon napisał, wiele dróg się zdaje człowiekowi prostych, ale wszystkie prowadzą gdzie? Do śmierci. No właśnie. No przecież idzie i co? A jemu się wydaje, że idzie dobrze. On idzie na śmierć. Więc Salomon napisał wyraźnie, odwrócenie się od tych złych dróg oznacza ukorzenie się właśnie i powiedzenie, Boże, prowadź mnie. Dlatego Jezus, szukajcie, prawda? Jest napisane, szukajcie całym sercem, żebyście byli pewni, że idziecie to właściwą drogą, żeby Jezus był rzeczywiście waszym przewodnikiem. Wtedy zachowacie swoje dusze. I ja wysłucham z niebios. Wiecie, co wysłucham? Oznaczy szama. Słowo szama hebrajskie. Odpowiem na prośbę w oryginale. Odpowiem na prośbę. Czyli to będzie konkretna, gorąca, żarliwa prośba do Boga. Zanoszona przez lud. Boże, jaka prośba? Jaka prośba? O uwolnienie, o oczyszczenie, o zmianę mojego serca grzesznego, o przekształcenie. Dlatego, że dalej jest napisane i odpuszczę. Słowo kalach oznacza wybaczę, oczyszczę. Wybaczę, oczyszczę. Co wybaczy? Grzechy. Kto nie ma grzechów? Znacie takiego? Jednego sprawiedliwego? Oprócz Jezusa, który chodził na ziemi. Znacie takiego? Bo ja jeszcze takiego nie poznałem człowieka. Choćbym bardzo szukał, powiem wam, jeszcze nie spotkałem takiego sprawiedliwego. A jest napisane, że nie ma ani jednego takiego. Ani jednego takiego nie ma. I będą, i słuchaj, i grzechy, i ich ziemię uzdrowię. A wiecie, co to oznacza ich ziemię uzdrowię? Odnowię i uratuję. Bóg chce uzdrowić nas. Z czego? Z zepsutej naszej natury. Chce nam dać nową naturę, nowy charakter. Kiedy ma to zrobić? Powiedzcie mi. Po przyjściu? No niektórzy tak wierzą, że będzie doszło jeszcze jakieś okresy, gdzie Bóg będzie dawał jakieś tam okresy czasowe. Biblia tego nie podaje. Biblia mówi wprost, że albo teraz wykorzystasz ten czas, bo końca czasu łaski, poddasz się Bogu, będziesz, tak jak pisze, ukorzy się mój lud i będzie mnie wołał, będzie mnie prosił gorąco, żarliwie, Boże, zmień moje serce, daj mi czyste serce. To ja ich odpowiem na tą prośbę, wysłucham i odpuszczę, odpowiem, czyli konkretnie i co? Wybaczę i oczyszczę.
Ja wybaczę te grzechy, oczyszczę, a później co zrobi? Uzdrowię ziemię, czyli odnowię i uratuję. Ja ich zabiorę. Oni będą moją własnością, prawda? O właśnie, w Malachiaszu jest napisane to. Na tym miejscu zanoszono, zobaczcie, a moje oczy będą otwarte wtedy i uszy na tą modlitwę zanoszono. Myślicie, że na wszystkie nasze modlitwy Bóg odpowiada? Nie. Jeżeli to nie jest modlitwa z serca gorąca, żarliwego, poddanego Bogu, to Bóg nie odpowie na tę modlitwę. Bo ta modlitwa nieraz jest zupełnie niezgodna z wolą Boga. I jałowe życie się prowadzi, prawda? Nie ma mocy, nie ma siły. Każdy z nas może odpowiedzieć w swoim życiu, czy ma siłę, czy ma moc, czy ma żarliwość, czy po prostu idzie głosić, czy po prostu no jest, trwa, egzystuje i tak dalej. Jak jest, każdy z nas sobie odpowie. Ja nie znam waszych serc, ale Bóg zna. Więc dlatego wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy, ich ziemię uzdrowię. Będą moje oczy i moje otwarte i moje uszy uważne na modlitwę na tym miejscu zanoszoną. Dlatego tak potrzeba w poście płaczu i narzekaniu rozdzierania serc, a nie szat. Nie powierzchowności. Tu potrzeba dogłębnej zmiany. Rozdarcia serca, żeby zostało później zagojone z powrotem, prawda? Rozdzierania serca. A tylko w poście płaczu i narzekaniu może to być. To może być prawdziwe rozdzieranie serca. Nie ma innej metody rozdzierania serca. Bo jest zbyt twarde, jest zbyt kamienne, aby się rozdarło. Samo nie może się rozedrzeć. Tylko pod wpływem właśnie Bożych czynników. Ciekawe to, że Bóg wyznaczył też trzy. Bóg jest w trzech osobach i wyznaczył post, płacz i narzekanie. Jako skrucha. Pełna skrucha. Ukorzy się mój lud i będzie wołał. Bóg chce nas oczyścić, odnowić. On woła. Otwórzmy Malachiasza. Księgę Malachiasza, ostatnia księga Starego Testamentu. I w owej księdze jest właśnie coś napisane, bardzo ważnego. W owej księdze, otwórzmy, ostatni rozdział, trzeci. Od 17 wersetu. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotuję. I oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swego syna, który mu służy. Jakiego syna oszczędza? Który mu służy. Będą moją własnością. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. Między tym, kto służy Bogu, a tym, kto mu nie służy. Słuchajcie, jeżeli nie ma różnicy między tym, kto wierzy, a tym, kto nie wierzy, to jest największa tragedia, jaka może być. Wiecie, dla świata. Wiecie dlaczego? Bo ludzie się nie nawracają wtedy. No bo jak mają się nawrócić, jak nie widzą żadnej różnicy? Jak mają się nawrócić, jeżeli chrześcijanie są tacy jak oni? Bezbożni. Jeżeli chrześcijanie mają nazwę, że są chrześcijanami, a są bezbożni, a tamci też są bezbożni, to powiedzcie mi, jak mają się nawrócić? Jak? To, że ja im coś powiem z Biblii? A ja sam jestem bezbożny? Myślicie, że to ich zmieni? Nie. Tylko Bóg może ich zmienić. Tylko i wyłącznie Bóg. Dlatego oni chcą widzieć miłość. Oni chcą widzieć moje zmiany, prawda? Przy moja przemianę. I pamiętajcie, najlepiej głosi ten, kto sam doznaje doświadczenia przemiany. Kto jest w trakcie tej przemiany. Kto doświadcza tej przemiany. On najlepiej tworzy. Ten, kto się uczy, innym słowem, nawet chyba jest takie przysłowie, że ten, kto się uczy, ten najlepiej też przekazuje. Bo on się uczy i od razu ma to najświeższe w pamięci, to przekazuje, wiecie. To, co się uczy. Nie, że musi sobie przypominać, prawda, jakieś zaległe, gdzieś coś się było, tylko on jest na bieżąco z tym, prawda? Tak samo nauczyciel, żeby nauczyć uczniów, musi sobie przypominać. On musi być na bieżąco, prawda, z tym programem. Nawet jeżeli to tylko program, nawet jeżeli to tylko kwestie intelektualne. Weźmy taki przykład. Inne również. On musi ciągle być na bieżąco, powtarzać, żeby on żyć się. Żeby wiedzieć, żeby... A szczególnie chrześcijanin ma Słowo Boże czytać, żeby pod kątem właśnie tego poddania się Bogu, tego bycia blisko, żeby mieć to więź, żeby tęsknić za Bogiem, żeby sięgać do tego Słowa, żeby to Słowo było ponad życie nasze. Żebyśmy tak kochali Boga, Jezusa. Bo dzisiaj jest religia form, dlatego trudno rozróżnić jednego od drugiego. Trudno rozróżnić ten, który mówi, że jest chrześcijaninem, od tego, który jest poganinem.
albo tego, który w ogóle się nie interesuje i w ogóle żyje po swojemu. Trudno odróżnić. To jest wielka tragedia, kochani, wielka tragedia. A czym ma się różnić? No właśnie tą miłością, okazywaniem. To w sądzie, to co wam pomijają, ale jeszcze raz przypomnę ten fragment, żeby wam było naoczyć, jeszcze może się zakoduje wam mocniej. To co na Facebooku widziałem, ten filmik, co mnie wzruszył. Człowiek, była sala sądowa. Sądzony jest morderca, który zabił ileś dzieci. I pokazana jego twarz. Tak, wiecie, taki olewaństwo. I rodzice tych dzieci, którzy potępiają go. Którzy wstają i każdy po kolei mówi, że potępia go za to, co zrobił i tak dalej, z różnymi słowami, ale de facto się na tego sprowadzało. Potępiamy, potępiamy, potępiam, potępiam. I wstaje ten, który się różni. Bo gdyby on też potępiał, to by był tak samo, prawda? Nie byłoby różnicy. Ale wstaje człowiek, taki siwy, i mówi, wiesz, mówi, ja słyszę wszystkich tutaj wypowiedzi. Ja rozumiem ten ból tych rodziców, bo sam go przeżywam. Ale mówi, ja ci nie potępiam. To jest ciężkie dla mnie. Ale ja ci nie potępiam. Ja ci wybaczam. Słuchajcie, i pokazana kamera na jego twarz. Wiecie, co się stało z jego twarzą? Szok i łzy mu zaczęły cieknąć. Wiecie? Łzy mu zaczęły cieknąć. Temu mordercy, który siedział i tak się rusza, jakby wszystko olewał. Bo on nie olewał wszystkiego. Ten człowiek, który zaświadczył, że jest dzieckiem Bożym. Rozumiecie? W ten sposób. To jest świadectwo. To jest świadectwo, że on się różni od wszystkich. Czym się tam wtedy różnił? No tym, że mógł mu przebaczyć. A dlaczego mógł mu przebaczyć? No bo Bóg jemu przebaczył. Bo on miał świadomość, że jest takim grzesznikiem, że Bóg mu tyle wybaczył. Pamiętajcie, jeżeli Bóg dotknie waszych serc, poście, płaczu i narzekaniu, pokaże wam, że jesteście grzesznikami, zrozumiecie, jakimi jesteście ohydnymi grzesznikami i że Bóg was zbawia z miłości, to wtedy przebaczycie bardzo szybko innemu, który wam zrobi najgorsze rzeczy. Wiecie, dlaczego przebaczycie? Bo Jezus wam też przebaczył. I będziecie wiedzieć, że się nie różnicie od tamtego. Ale jeżeli Bóg tego nie zrobi w waszym sercu, to będziecie uważać, że jesteście lepsi. Nawet podświadomie. Tak. Ja tego nie zrobiłem, co? Ale to nie ma do rzeczy. Bo tu nie jest problem morderstwa, tylko problem brudnego serca. A czy ty nie masz brudnego serca? Bo ja mam. Kto z nas nie ma brudnego serca? Niech wstanie. Powie, ja mam czyste. Ja jestem czysty, doskonały. Kto takie słowa powie? Chyba człowiek, który nie pełna rozumu, prawda? No to może takie rzeczywiście słowa powiedzieć, że jest doskonały. Normalny człowiek nigdy nie powie takich słów. Więc zobaczcie, wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. Ta różnica, to jest to światło, rozumiecie? Że ja okazuję miłość w momentach, gdzie każdy potępia. Nienawiść jest nienawiść, ja okazuję miłość. Tam, gdzie jest zło, ja okazuję dobro. Bóg przeze mnie, bo ja tego nie mam w sobie. Ja nie mam miłości, mam egoistyczną, ale tej prawdziwej miłości nie mam. Bóg przeze mnie świeci i wtedy to jest światło prawdziwe. I ludzie to widzą. Czy ludzie nie widzieli tych pierwszych chrześcijan, którzy oddawali życie za Jezusa? Ginęli na stosach, ginęli na arenach? Widzieli to. Wiecie, ile ludzi się później nawracało z tych aren? Nie mamy pojęcia nawet. Dlaczego? Bo widzieli ludzi, którzy byli całkowicie poddani Bogu. Bo widzieli ludzi, którzy byli gotowi na wszystko. Mało tego, ci ludzie widzieli Jezusa. Oni widzieli Jezusa tam w górze. Oni wiedzieli, gdzie idą. Oni po prostu oczami wiary widzieli Jezusa, który po prostu ich przyjmie, prawda? Pójdą spać, ale wstaną. Jezus przyjdzie po nich. Oni byli tak rozkochani w Bogu. Dla nich było najważniejsze. On nie zapalił malutkiego ogniku. A mógł. A co to takiego? Uratował swoje życie, prawda? Nie, on wolał zginąć. Wiecie, do pewnego momentu dochodzi, ja jeszcze nie jestem w tym etapie, ale Bóg zmienia nas tak, że grzech po pewnym czasie stanie się tak ohydny dla nas, że będziemy woleli umrzeć, niż zrobić najmniejszy grzech. A wiecie, że to Bóg musi w nas dokonać, żebyśmy byli zbawieni? Takiej przemiany? Że najmniejszy grzech, jakikolwiek, rozumiecie, który może teraz pielęgnujemy, bo po prostu Bóg będzie dla nas taką ohydą, że odrzucimy go po prostu i nie będziemy woleli, będziemy woleli zginąć po prostu. Tak jak byli pierwsi chrześcijanie. Mały płomienik. A co to takiego? Zapalę. Nie.
Ja wolę zginąć. Bo to zapalenie oznaczało grzech, prawda? Oznaczało po prostu bałwochwalstwo. Więc różnica, bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali, wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali w ten nadchodzący dzień. Mówi Pan zastępów. Także im nie pozostali ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy, co? Boicie się mojego imienia, zejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wchodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. Niesamowite słowa. Ha! Taka radość! Ale ta radość już teraz w nas powinna być. Boża radość, pokój. Z przebywania z Chrystusem. Mimo, że z jednej strony, to co już kiedyś wspominałem wam i często mówię to na kazaniu, że Bóg sprawia cud. Wiecie jaki? Że z jednej jednocześnie mam ubolewanie nad moim wnętrzem zepsutym, użalam się nad moimi grzechami i nad stanem ludzi, prawda? Modlę się, żeby ten. A z drugie jest co? Radość, pokój w sercu. Wiecie? To i to następuje. To jest razem idzie. Jak to jest możliwe? Na ziemi dla człowieka to jest niemożliwe. To jest tylko możliwe dla człowieka, który jest poddany Bogu. Bo Jego miłość Boża sprawia, że ja nie mogę patrzeć na to zło, prawda? I tak obojętnie. Ja ubolewam nad tym. Ubolewam w sercu. Nad moim złem, które jest we mnie i nad moją grzeszną naturą i ubolewam nad złem, które jest tam, prawda? Nad każdym złem. A z drugiej strony mam radość i pokój i emanację, bo Bóg to raduje, bo przecież kto by chciał, wiecie, jak ja bym głosił Jezusa, o tak chodzę. Wyobrażacie sobie to? Przecież ludzie by uciekali ode mnie. Co ja bym im powiedział? Ale kiedy ja idę, jestem radosny, szczęśliwy, kocham tych ludzi i ludzie czują tą miłość, no to jest zupełnie co innego, prawda? Ale jednocześnie mam ten ubolewanie właśnie nad moją naturą. Często, wiecie, modlę się, często mi wystają. Wiecie, to jest właśnie to. Dlatego pamiętajmy o tym. Otwórzmy jeszcze Izajasza 58 rozdział. I tam jest jeszcze jeden wymiar bardzo mocny, jeżeli chodzi o post. Dlatego, że nam się kojarzy post z reguły jako co? Wstrzymanie się od jedzenia, prawda? To jest główny jakby taki element. Najczęściej ludziom to do głowy przychodzi. A to nie jest jako najważniejsze. 55. Post jest symbolem czego? Izajasz. Zobaczcie. Wołaj na całe gardło i nie pościągaj się. Podnieś jak głos trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz? Dlaczego martwiamy nasze dusze, a ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Jak nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos z wysokości. Może być fałszywy post, prawda? Może być post, ludzie to robili, ale był fałszywy. Co z tego, że pościli, kiedy później grzeszyli? Rąbali pięścią. Post jest wstrzymaniem się od różnych rzeczy, prawda? Nieraz my potrzebujemy post wstrzymania się od czego? Od telewizora? Od komputera? Od czegokolwiek, co nas zniewala. Albo chce nas zniewolić. Przez co chce nas zniewolić przeciwnik Boga? Post, żeby odpocząć. Potrzebujemy od wszystkiego. Nawet odpoczynek od różnych spraw. Od tej działalności, jaką się prowadzi, prawda? Jakąś nawet charytatywną, inną. Potrzebujemy odpoczynku. Ale nigdy, pamiętajmy, to nie jest post prawdziwy, kiedy ja się denerwuję w tym poście, kiedy ja robię takie rzeczy. Wtedy to jest fałszywy post. I wtedy nie będzie wysłuchany głos z nieba. I wtedy się dziwią. Co? Boże, czego nie wysłuchujesz, prawda? A Bóg nie wysłucha. Czy to jest post, który mam upodobanie od 5 wersetu? Wiecie, to jest bardzo ciekawy fragment. W którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zawiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wóry i kładzie się w popiele. Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma i wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Że podzielisz swój chleb z głodnym i z biednym bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz.
Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i Twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą, a chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan Cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy usunie spośród siebie jarzmo i szydercze pokazywanie palcem i bezesne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy Twoje światło wzejdzie w ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie Ciebie stale prowadził i nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że Twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło wody, które nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą Cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Później jest o szabacie fragment, ale chodzi o co? Że niesamowity, słuchajcie, fragment, że post to co? To dobroczynność, to okazanie miłości ludziom. To jest post prawdziwym miłym Panu. Nie włosienice i te inne, które czasami swoją rolę mogą spełnić, ale najważniejsze jest nawrócenie do Boga całego serca i przyjęcie Jego miłości. Żebyś był pochodnią dla innych, prawda? I kiedy jesteś pochodnią, to wtedy jeszcze większą się pochodnią stajesz, bo tak jak jest napisane, jeszcze więcej błogosławieństw spływa na ciebie. Że stajesz się jeszcze silniejszym światłem. Twoje światło zejdzie jak zorza poranna. Bo nakarmisz głodnego, przeodziejesz biednych, bo okażesz miłość człowiekowi. Nieważne, jakie on ma poglądy, nieważne, kim on jest, nieważne, jaki ma portfel zasobny, nic nie jest ważne. Po prostu chodzi o to, żeby okazać człowiekowi miłość. Ten, który potrzebuje. I Bóg ci postawi go na twojej drodze. Nie zlekceważ tego, bo jeżeli zlekceważ tego człowieka, to zlekceważysz samego Jezusa, pamiętaj. Bo Jezus powiedział tak, prawda? Jeżeli nie pomożecie temu najmniejszemu, to miście nie pomogli. Nie, że jemu. Mnie nie pomogliście. Ja byłem w osobie tego człowieka. Czy zdajesz sobie sprawę o tym? No ale przecież ja jestem chrześcijanin. Masz moje imię. Ale często chrześcijanie lekceważą drugiego człowieka i pokazują, że nie są żadnymi chrześcijanami. Bo chrześcijanin, naśladowca Chrystusa, Chrystus nigdy nie lekceważył drugiego człowieka. Wybaczcie, ale on nie lekceważy. Pokaż mi fragment, gdzie Jezus zlekceważył ludzi. Nie. Jeżeli potrzebowali, tak, chyba że nie chcieli, prawda? To ostatnim wołał do niego, jak do faryzeuszów. Ostatnim tchnieniem wołał mocne słowa do nich, żeby nimi wstrząsnąć jeszcze. Ostatni raz, bo to była dla nich ostatnia szansa. To rzeczywiście mocne słowa powiedział, ale ich nie odrzucił, nie zlekceważył. Okazał miłość. Oby w naszych sercach to było, kochani. Obyśmy zrozumieli, że całe serce, post, który powoduje, że się zbliżam do Boga, powoduje, że zaczynam kochać innych ludzi. Zaczynam im głosić słowo przez to, że się ich kocha. Przez to, że się okazuje to miłość. To jest pierwsze, pamiętajcie. Nie sucha teoria. Miłość, więź, relacje. I wtedy słowo mówisz. Bo wtedy ci ludzie się otwierają, bo widzą, że rzeczywiście Ty ich kochasz. Oby tak było w naszym życiu, kochani. I obyśmy nie przegapili, pamiętajmy, tego dnia, tego czasu, jaki mamy łaski, obyśmy, kochani, nie przegapili. Ja mówię to z całym przejęciem i z sercem, żeby nie minął ten czas, żebyśmy zrozumieli i żebyśmy naprawdę się zbliżyli do Boga w poście, płaczu i narzekaniu i byli zbawieni w wieki wieków. Amen.